Cześć, witam was ja i ten pies. Mam nadzieję, że nie będzie was dekoncentrował jego wzrok. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I przepraszam was za moją fryzurę, ale trochę mi coś rano nie wyszło i jestem małym szogunem. Nieważne, chcę do was zgadać o pielęgnacji w fajnych produktach do twarzy, do włosów, do ciała, które mają mega skład. To będzie głównie ziaja, biolawę, sylweko, no zresztą zobaczycie, zapraszam. Pierwszym produktem jest kojący żel pod prysznic firmy Vianek, to jest polska firma. I ja szukałam właśnie jakiegoś takiego żelu, który będzie łagodzący i delikatny, a nie będzie miał te wszystkie SLS-y, SLS-y, ponieważ mam problemy tutaj z ramionami i przesuszoną skórę. I faktycznie to jest polska firma, która obiecuje dobre składy. Jak sobie obrócimy i zobaczymy w INSI, to po pierwsze ten skład jest krótki, a po drugie na pierwszym miejscu są składniki owszem myjące i pienotwórcze, ale delikatne i takie, które mogą nawet łagodzić działanie innych szkodliwych substancji anionowych. Także myślę, że jak najbardziej na tak. Poza tym, oprócz tego, że ma właśnie te delikatne substancje myjące, zawiera też glicerynę, zawiera skwalan, pantenol, alantoninę, kwas mlekowy. Także wszystko tutaj, co jest w środku, jest ok. I tak jak tutaj napisali, że jest ekstrakt z zwierzyny, faktycznie jest. Zawiera on dużo witamin, takich jak A, E, K, B6, flawonoidy. Także działa dla nas nawilżająco, przeciwstarzeniowo, łagodząco, przeciwzapalnie. Więc jeśli mamy jakieś problemy, na przykład właśnie ze skórą przesuszoną, to myślę, że skład tego produktu jest najbardziej ok. I on zawiera jeszcze w środku skwalan, a to jest taki naturalny środek naszego ludzkiego sebum, czyli po prostu buduje taką naturalną ochronę, barierę, warstwę ochronną na naszej skórze, która zapobiega dostawaniu się jakichś szkodliwych czynników zewnętrznych i też jakby zapobiega utracie wody po prostu z naskórka. Także skład tego jest naprawdę spoko. Cena to jest 20 zł. Trochę dużo, trochę mało, ale jeśli mamy jakieś faktycznie problemy i chcemy czegoś dobrego, a nie wysuszającego do naszego ciała, to myślę, że będzie bardzo ok. Kolejne dwa produkty są płyny micelarne. Ja stwierdziłam, że chcę mieć coś nowego, ponieważ cały czas używałam tego garniera, który owszem, sprawdza mi się, jeśli chodzi na przykład o demakijaż i tak dalej, ale jego skład no nie jest rewelacyjny, więc stwierdziłam, że chcę coś takiego fajnego, naturalnego. I jeden z nich to jest sylweko, drugi to jest z biolawen. Oba mają fajne skóry, zaraz wam tu powiem mniej więcej, co w nich jest. Ten pierwszy to jest właśnie lipowy płyn micelarny i tak jak jest napisane lipowy, tak faktycznie na drugim miejscu w składzie, producent nie oszukuje, jest ekstrakt z kwiatów lipy szerokolistnej, także jak najbardziej fajnie. Jeśli chodzi o samą lipę, to ona jest idealna właśnie do takiej cery suchej, przesuszonej, będzie nam pielęgnowała fajnie naszą skórę. Jest też idealna dla cery trądzikowej, działa przeciwzapalnie, nawilżająco, poprawia elastyczność naszej skóry, ogranicza wydzielanie sebum, także jeśli macie problemy właśnie takie z trądzikiem, to będzie idealna. Oprócz tego w składzie jest gliceryna, pantenol, alantoina, hydrolizowany owiec, ekstrakt z aloesu, kwas mlekowy, kwas fitowy, czyli same super składniki. Jeśli chodzi o właśnie takie produkty, znaczy o składniki, które mają nam zakonserwować, to jest alkohol benzylowy, który jest w miarę naturalnym konserwantem, jest po prostu dopuszczalny do stosowania w naturalnych kosmetykach, także jest ok. Ten drugi produkt z biolawen, płyn micelarny, tu jest napisane, że jest olej z pestek, winogron i olejek lawendowy. No i sprawdźmy to, obracamy sobie z tyłu i czytamy skład. I faktycznie na pierwszym miejscu mamy wodę, później mamy substancje bardzo łagodne, myjące, czyli tak zwany poliglukozyd kwasów oleju kokosowego. Potem mamy glicerynę, pantenol, olej z nasion winogrona jest faktycznie, brawo. Także on regeneruje, odżywia, łagodzi, nawilża naszą skórę. Mamy też kwas mlekowy, mleczan sodu. To są takie składniki, które nawilżają, przenikają do warstwy rogowej naszego naskórka. Jest też olej lawendowy, tak jak jest napisane na samym początku tego naszego, w sensie na naszej pierwszej stronie. Także jak najbardziej też produkt, który spełnia nasze oczekiwania pod względem składu, super. Jeśli chodzi o zapachy tych rzeczy, bo w sumie nie mówiłam na ten temat, ten lipowy płyn micelarny jest taki... A! Boże święty! Miodowy. Mam cały nos teraz w płynie, ale taki po prostu miodowy, delikatny, delikatny zapach. Jeśli chodzi o ten z biolawen, to jest bardziej taki... On mi przypomina troszkę z organiki, kiedyś mówiłam bardzo dawno temu, to było chyba 2 lata temu, używałam takiego szamponu winogronowego z organiki i to właśnie jest ten zapach, którego jak pokochałam. No, pachnie cudownie, jeśli macie gdzieś możliwość, ja to wszystko kupiłam u Kali, u mnie w Wieluniu, z drogerii Shea, to idźcie, pomachajcie, zobaczcie. Co tu mam, kolejne rzeczy, o których będę mówiła, o, na przykład dwie mgiełki z ziali. Jedna z nich to jest orzeźwiająca mgiełka zapachowa do twarzy, ciała i włosów. Tutaj nie ma żadnego imponującego składu, zaraz wam powiem, albo w sumie od razu. Tu jest po prostu, no głównie takie to jest sperfumowane. Nawet w opisie jest, że poprawia samopoczucie, sprawdza się w upalne letnie dni, zapewnia uczucie świeżości, orzeźwienia i faktycznie ja ten zapach pokochałam. I tak jak na przykład moja mama nie lubi ogólnie jakichś takich, wiecie, no perfumowanych balsamów, jakichś takich mgiełek, to po prostu jak przyknęła się tym, to mówi, że Boże Monika, wow, no, sama uwielbiam ten zapach, jest
nieziemski. No nie mogę go, nie umiem opisać zapachu, ale jest taki mega świeżo orzeźwiający. Super. Z tym, że no jeśli chodzi o jakieś takie działanie nawilżające, to co tu mamy? Jedynie może gliceryna jest, jest pantenol, który może łagodzić, a reszta jest taka sobie w tym składzie. To bardziej jest zapaszek, ale jeśli chodzi o tą drugą część, to jest, nie wiem jak to się czyta i teraz będzie, że youtuberka, a nie wie, czy to się czyta cupuasu, nie mam pojęcia, ale to jest tak jak są drzewa kakaowce. Jeden najbardziej popularny kakaowy nazywa się coś tam kokoa, a drugi nazywa się coś tam teo cupuasu. Czyli właśnie tak jak mamy masło kakaowe, to drugie to jest właśnie to masło cupuasu, czy tam supuasu. I tutaj jest, i tak, ogólnie to jest tak nazwane. A czy mamy to w składzie, zaraz Wam wszystko powiem. Ogólnie jest to jeszcze napisane, że jest karite, czyli masło shea, olej z orzechów brazylijskich i makadamia. I że jest to suchy olejek krystaliczny na twarz, ciało, włosy, keratynowa odbudowana skórka. No i co? Patrzymy, co jest w składzie. A więc na pierwszym miejscu mamy emolient, na drugim jest, wow, masło shea, czyli tak jak obiecali, na trzecim, uwaga, olej makadamia, tak jak obiecali na etykiecie. Na czwartym miejscu jest olej z nasion bawełny, super, potem na piątym jest skwalan. Już mówiłam kilka minut wcześniej, że właśnie to jest taka ochronna warstwa naszego, na skórka, to jest składnik naszego sebum, ten skwalan właśnie. Na szóstym miejscu jest olej z orzesznicy wyniosłej, czyli to są te właśnie takie orzechy brazylijskie, egzotyczne orzechy, także jak najbardziej wszystko się zgadza nam. Potem mamy witaminę E, która jest antyoksydantem, tutaj pełni rolę antyoksydantu i też jeśli chodzi o na skórze zastosowanie, wzmacnia barierę taką naskórkową, poprawia nawilżenie, zapobiega utracie wody. I na ósmym miejscu jest octan tokoferylu, czyli tak jakby ta witamina E, ale w formie estru, hamuje starzenie wywoływane przez na przykład promienie UV, przez dym papierosowy. I na dziewiątym miejscu jest, faktycznie mamy to masło cupuasu, czy tam cupuasu, cupuasu, nie wiem jak to wymówić. Także skład jest po prostu rewelacyjny tego, mega, a jeśli chodzi o zapach, no to to jest po prostu no wakacje, przez słodki czekoladowy i w ogóle właśnie jeśli mamy owoce tego drzewa, z tego cupuasu, to one mają zapach taki czekoladowo-ananasowy. Także dokładnie mniej więcej tak to pachnie, szok, super, jestem fanką wielką tego już, a oprócz tego właśnie olejku jest też do zdobycia, do kupienia żel pod prysznic. Jak jesteście zwierzęta u Kali, też on jest właśnie, widziałam go, ale stwierdziłam, że bardziej chcę na razie coś z tego wianka przetestować sobie. Okej, następna rzecz to jest olej z nasion konopi indyjskiej i stosuję go po prostu sobie do twarzy na noc. On rewitalizuje, jest idealny do takiej skóry bardziej młodszej, do skóry może lekko trądzikowej. Ma nawilżać, regenerować, co tu jest jeszcze napisane, likwidować pękające naczynka, zmniejszać pory, blizny, nawilżać, regenerować skórę. No, użyłam go od kilku dni dopiero, bo w końcu to jest haul, a nie jacyś tam ulubieńcy, więc ciężko mi powiedzieć, jak się sprawdza, ale fajne jest to, że jest właśnie tym suchym olejkiem, czyli nakładamy go i po czasie już się tak bardzo nie błyszczymy, tylko on się fajnie wchłania. Kolejna rzecz to jest pomadka z Sylweko odżywcza z peelingiem i skład tej pomadki to jest też po prostu mistrzostwo świata. Ona jest ogólnie właśnie, po pierwsze, z peelingiem, czyli mamy sobie tutaj w środku takie drobinki cukru trzcinowego, czyli jak nakładamy ją na usta, to od razu peelingujemy. Ja to uwielbiam już i wiem o tym. To znaczy na przykład jak rano albo wieczorem umyję zęby, to potem ostro ścieram i to jest taki naprawdę mocny peeling, on mocno peelinguje. Ścieram sobie tutaj powiedzcie mi, warstwę rogową naszych ust i zostawiam sobie to na ustach, żeby zostało i to, co się wsiąknie, czyli ten cukier, ile się rozpuści, to się rozpuści, resztę później sobie ściągam papierem albo po prostu jakoś tak otrzypuję. Mega! I do tego ma taki mega zapach, ja bym powiedziała, że to jest jak migdałowy. A jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj olej sojowy, wosk pszczeli, cukier trzcinowy, lanolinę, olej z nasion wiesiołka, wosk roślinny, masło kakaowe, masło shea, betulinę i olej migdałowy. I pewnie dlatego tak pachnie. Słuchajcie, no po prostu czad, a betulina nawet łagodzi nam, jakbyśmy miały opryszczkę i ogólnie łagodzi wszystkie podrażnienia na ustach. Jak macie problemy z ustami, to po prostu no mega składę to Sylweko, jestem zajarana. Kolejna rzecz to są... To jest maseczka fitoaktywna, witaminowa maseczka do twarzy z babuszki Agafi i też jestem nią po prostu zachwycona, po prostu ona wygląda jak mus malinowy. Jak ją zobaczycie w środku, to ona ma takie drobinki właśnie borówki, drobinki maliny, no po prostu szok. Skład też jest świetny, naturalny, z olejkami, z olejami,
naprawdę wow, 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 babuszka Agafi po raz kolejny się sprawdza. I co, przejdziemy teraz może do rzeczy takich jak, uwaga, Biotebal. Dostałam taką przesyłkę, pokazywałam Wam na Instagramie, że przysłali mi właśnie do testowania szampon i odżywkę z Biotebal przeciw wypadaniu włosów. I dostałam też od nich Tangle Teaser, także w ogóle już się zajarałam, ale nie przekupili mnie niczym, tylko przeanalizowałam ten skład mega, mega, powiedzcie mi, wnikliwie i już Wam mówię, co jest w środku. Aha, po pierwsze, w szamponie nie ma SLS-u, no to już jest fajnie. Nie ma nawet, z tego co pamiętam, SLS-u. Okej, okay. Ma łagodne substancje mijające, no ma ten ammonium lauryl sulfate, ale jeśli niektórzy uważają, że jest okej, no to okej. I teraz, co tu mamy ze składników aktywnych? A więc, jest tu olejek z kiełków soi i z kiełków pszenicy. To są po prostu składniki, które znajdziecie we wszystkich takich jakby hitach na porost włosów i na wypadanie włosów. Czyli na przykład w taupie, to się, w tym taupa się nazywa po prostu kiełki soi. W Regenerum, jest taki Vivens Senso Duo. To jest taki produkt, który reklamują, pokazują jak jest łysienie i potem, że niby są włosy, to jest właśnie też tam ten ekstrakt z kiełków soi i pszenicy. Czyli najbardziej takie produkty popularne do przeciwwypadaniu włosów. Co tu mamy jeszcze? Alfa-glukan, który nawilża i chroni, biotynę, czyli witaminę B1, witaminę piękności, która po prostu jakby zasila łodygę naszego włosa. Ekstrakt z korzenia rzęszenia, no on jest też w każdych produktach praktycznie do stymulowania właśnie wzrostu włosów, bo on stymuluje mieszki włosowe i poprawia ukrwienie naszej głowy. Jest pantenol, jest ekstrakt nawet drożdżowy, jest ekstrakt z kasztanowca. A płukanki kasztanowca, nie wiem, moja babcia zawsze miała takie szampony też z kasztanowca. One wzmacniają cebulki włosów, zapobiegają wypadaniu. Jest cynk, jest kofeina, która też poprawia ukrwienie naszej głowy. Także super. No i jest biotyna, tak jak mamy napisane ten Biotebal. A wiadomo, że jeśli mamy niedobory biotyny w naszym organizmie, to włosy nam zaczynają wypadać. Dlatego też łykamy te właśnie Biotebal, te tabletki, czy tam inne jakieś biotynowe składniki. W sensie, no powiedzcie mi, suplementy. No tylko, że to, że biotyna jest tutaj, to po pierwsze jest na pewno w mega małej ilości, bo jest, gdzie ona jest, no tak w środku składu, a po drugie biotyna powinna być właśnie tutaj u nas, w organizmie, a nie na zewnątrz, także trochę taka może ściema. No i co jeszcze o tym myślę? No ogólnie mega spoko, fajne składniki aktywne, ale troszeczkę za długi skład. Za dużo tu jest takiego, tych właśnie, no za dużo tej różnej chemii. Ale składniki aktywne są mega, wszystkie te, które powinny być do szamponów czy tam do produktów, które pobudzają wzrost włosa. Jeśli chodzi o odżywkę, to myślałam, że będą takie same praktycznie składniki, a jednak jest inaczej, chociaż w ogóle nie rozumiem sensu. Odżywka przeciw wypadaniu włosów. Ja rozumiem odżywka wzmacniająca włosy, odżywka, która powoduje, że są grubsze, gęstsze, coś takiego, ale wypadanie włosów zależy od cebulek, a chyba nie kładziemy odżywki tutaj, sobie nie wmasowujemy, także szampon jak najbardziej, ale odżywka trochę tego nie czaję, no nieważne. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu olej z pestek morelis, silikon, nie... Padła mi kamera. Silikon jest tutaj niestety już na czwartym miejscu, no także silikonowa po prostu odżywka, więc na pewno nie kładziemy jej na tutaj, żeby nie zaczopować sobie skóry głowy. Jest gliceryna, jest kofeina, nie wiem też po co ta kofeina. Olej arganowy, super. Biotyna znowu, hydrolizowana keratyna, super. No i ten rzęszeń też może faktycznie wzmacnia tutaj te włosy. No okej, okay. Także to tyle, jeśli chodzi o to, no same ocencie, czy fajnie, czy warto. Następne rzeczy to jest to, co kupiłam, czyli zabieg laminowania, to też u Kali. Proste, gładkie włosy i faktycznie on tu w składzie, tak jak jest napisane, ma płynną kreatynę, ma znowu co? Proteiny pszenicy, czyli to, co jest tym hitem, tym składnikiem hitem, który jest też w tym szamponie z Biotebal. Mamy tutaj, no jest w ogóle na żelatynie. Ten produkt, nigdy nie używałam, nie wiem, zobaczymy. Kiedyś próbowałam sobie zrobić laminowanie siemieniem lnianym, to się skończyło tragicznie. Jest też olej migdałowy w środku, to właśnie hydrolizowane proteiny pszenicy, jest silikon, hydrolizowana keratyna, jest mocznik, maltoza, no allantoina nawet. Także jest całkiem spoko, to jest niedrogie. I tutaj mamy nie dość, że dwie aplikacje, to jeszcze jest czepeczek. Także zobaczę, przetestuję i zobaczę, co o tym myśleć. I tutaj kolejna rzecz, to jest maska na stopy SOS złuszczająca z Dermopharma. Ja nigdy nie używałam tego, zawsze się jakoś tego obawiałam. A może niepotrzebnie, może będę miała super gładkie, fajne stópki.
czemu nie sprawdzić tego? Zobaczymy, zwłaszcza, że jest taka idealna pora, że jeszcze nie jest lato, nie odsłaniamy stóp, więc może skóra sobie złazić. Mam jeszcze trzy produkty, które do mnie przyszły. Chodźcie tutaj. To jest z uzdrowiska w Rabce. Fajne produkty, z tym, że tego nie wykorzystam. To jest kozie mleko do kąpieli. Ja nie mam wanny, więc niestety nic mi tutaj to... Nie przetestuję tego nawet. To jest mleko kozie z termalną rabczańską solanką. Jeśli patrzymy sobie na skład, to na pierwszym miejscu jest chlorek sodu, czyli sól, ok. Potem mleko jest krowie. Potem jest SLS, niestety, czyli to ma nam powodować pianę. No ale nie wiem, czy to chcę, bo chyba trochę wysuszy może nie. No i jest też na czwartym miejscu kozie mleko. Na piątym miejscu jest nagietek. I tutaj skład się kończy. Czyli taki krótki, fajny skład, tylko po co wypchnęli tutaj tego SLS-a? Po co? Po co? Dlaczego? No tak to mleko krowie, mleko kozie. No i ten właśnie nagietek, ekstrakt z nagietka. Byłoby wszystko ok, jeśli chodzi o zapach, to jest mega mleczny, aż trendli. Bo nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, musiałabym zobaczyć w wannie. Ale to jest mój hit od nich. Olejek do ciała i do masażu. Właśnie też o zapachu passifory. Tak samo jak mydełko takie mam tutaj. To mydełko jest fajne, bo jest naturalne. I jest na kwasie tłuszczowym z oleju palmowego, z masłem shea, z olejem migdałowym, akadamią, żużoba, nagietkiem. Także mega, mega super mydło z super składem. A olejek do ciała to już w ogóle nie dość, że pięknie pachnie. Uwielbiam go stosować wieczorem na ręce, gdzieś w ogóle no tutaj na te moje właśnie ramiona. Ogólnie do masażu, nawet ciała bańką chińską. No po prostu pachnie cudownie. I do tego jego skład, czyli olej sojowy, oliwa z oliwek, olej makadamia, olej awokado, olej żożoba i masło shea. Wow! Ekstra, no po prostu ekstra. Także no super, super. I potem tego zapachy i to koniec składu. Także same najfajniejsze oleje, ekstra. Czat. I to chyba doszliśmy do końca. Chyba się rozgadałam trochę, co? No nie mam tu nic więcej, albo zdaje się, że czegoś zapomniałam. Ale jak coś mi się sprawdzi, to nic straconego, bo będzie w ulubieńcach zapewne. Chociaż już w ogóle lubię te wszystkie rzeczy, już tutaj lubię je bardzo, zwłaszcza tutaj to i... No w ogóle. Okej. Okay. Do zobaczenia w następnych filmikach. Zapraszam Was na Snapa, na Facebooka, na Instagrama i... To chyba tyle. Jak macie jakieś pytania, to piszcie na dole. O, jeszcze wiem, co zapomniałam. Glinka zielona, to też od Kali. Glinka zielona z ekstraktem z zielonej herbaty. Także, no ale glinka zielona, oni już... Jest cały filmik o glinkach, więc już nie będę się tutaj rozwodziła. Ale lubię glinki. Dobra.